Pytanie jest proste. Dlaczego zamiast robić to, co powinieneś, być produktywny albo aktywnie wypoczywać, ty robisz absolutnie wszystko inne? Zmieniasz swoje plany w paru chwilach. Skąd się to bierze, że zamiast uczyć się, sprzątasz pokój albo zabijasz czas przy serialach? Dlaczego zamiast próbować rozwinąć swój projekt w wolnym czasie, ty impulsywnie zgadzasz się na wyjście na piwo albo odpalasz jakąś grę? Od czego uciekamy? Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie robimy tego, co powinniśmy, na przykładzie bardzo przydatnego wykresu. I uwaga! Ta wiedza może realnie zmienić twoje życie. Na wiele poruszonych dzisiaj kwestii odpowiada mój kurs i książka o tytule Pożegnaj prokrastynację, w szczególności rozwijając zagadnienie działań zastępczych. Możesz zarówno kurs, jak i książkę dostać w obniżonej czasowo cenie w linku w opisie. Polecam. Zacznijmy więc od rdzenia, czyli naszego wykresu. Powoli go sobie opiszemy, wyjaśnić, jak rozumiem jego elementy. Na osi poziomej mamy relację między naszym musieć a chcieć. Na osi pionowej mamy relację między naszymi pragnieniami a potrzebami. Zacznijmy od osi poziomej. Nosimy w sobie często przekonania na temat tego, że to czy tamto trzeba zrobić, że musimy gdzieś pójść, że musisz posprzątać, zanim weźmiesz się za naukę. Musisz posprzątać, zanim przyjdą goście. Musisz zrobić codziennie obiad. Musisz pomóc mężowi. Musisz ładnie się ubrać do teściów. Musisz to, czy musisz tamto. Jeszcze połączone z takim bonusowym szantażem emocjonalnym. Bo nie wypada. Wtedy to jest takie radykalne musieć. Takie bliżej środka musieć, to już racjonalne rozumieć, że coś muszę, że muszę iść do pracy, by zarobić pieniądze i tak dalej. No i gdy sami sobie tak posiedzimy odpowiednio długo nad swoimi musieć, to możemy mieć tą refleksję. Czy aby na pewno to wszystko musimy? I wtedy przeskakujemy na prawą stronę osi, gdzie jest chcieć. Wtedy chcemy iść do pracy albo chcemy zarabiać pieniądze, niekoniecznie chodząc do pracy. Wtedy nie musimy się ładnie stroić na wyjście do teściów i nie musimy trzymać sterylnego porządku w domu. Może niczego nie musimy, ale wszystko możemy. Nie jesteśmy chyba nigdy w stanie wyzbyć się wszystkich muszę, bo jednak musimy coś zjeść, mieć dach nad głową, coś wypić, ogrzać się, a to rodzi masę ciekawych wyzwań. Stąd też przejdźmy do, moim zdaniem, znacznie ciekawszej pionowej osi. Pionowa oś potrzeb i pragnień jest w moim odczuciu jedną z najważniejszych idei, jaka stoi za uzasadnieniem, dlaczego robimy to, co robimy i tak niechętnie robimy to, co sobie zaplanowaliśmy. Odkryłem tę różnicę między potrzebami i pragnieniami, kiedy szykowałem mój tygodniowy program szkoleniowy w czasach, gdy prowadziłem sporo szkoleń sprzedażowych. Wówczas dotarłem do ciekawej idei, że klienci nie kupują tego, co potrzebują, ale to, czego pragną. To znaczy, że jeśli będą mieli do wyboru coś, co racjonalnie sobie wybrali, a coś, co spełnia ich pragnienia, to znacznie chętniej wybiorą to, co spełnia pragnienia. No ale jak to rozumieć? W obszarze potrzeb będziemy mieli wszystkie racjonalne i przemyślane podstawowe potrzeby bytowe, takie jak jedzenie, dach nad głową, picie, ale również potrzeby, które sami sobie wykreowaliśmy, na przykład wynikające z naszych ambicji. Chcę nauczyć się hiszpańskiego, chcę zrobić dodatkowy kurs zawodowy, chcę wrócić na studia, chcę awansować w pracy. Każda potrzeba, którą albo mamy naturalnie w sobie, albo sobie ją wytworzyliśmy czy wymarzyliśmy, tutaj się znajdzie. Niektóre z nich będą bardzo brutalne i przyziemne na skraju, niektóre będą się zbliżały do pragnień, bo będą bardzo ambitne i niezwykle przyjemne. W którymś jednak momencie wskoczymy w obszar pragnień i tu się dzieje naprawdę magia. Zastanawiałeś się kiedyś nad taką listą pomocniczą? Pierwsza z brzegu, ku zaskoczeniu, katechizm 7 grzechów głównych. Zobaczysz, jak wiele branż zbudowanych jest wokół pragnień w nich określonych. Pycha. Jeśli ktoś proponuje ci awans społeczny, bycie lepszym od innych, mądrzejszym, silniejszym, dominującym, będziesz mieć problem, by odmówić. Jeśli coś da ci moc i władzę, w szczególności nad innymi, to nie jest już to potrzeba. To jest silne pragnienie, które upaja. Chciwość. Jeśli jakiś produkt obieca ci gwarantowany wysoki zarobek, to pójdzie za nim naprawdę wiele osób. Przykładów ludzi motywowanych chciwością, ignorujących swoje podstawowe potrzeby, na przykład potrzebę bezpieczeństwa, znamy z niemal każdej branży, ale takie Amber Gold jest świetnym przykładem, więc będziesz wodzony za nos projektami obiecującymi złote góry, które będą odwodziły cię od twoich celów. Kolejna rzecz, nieczystość. Wiemy nie od dziś, że seks sprzeda wszystko. Często służy też jako magnes i rozpraszacz. Bardzo łatwo zbić nas z toru, gdy coś zagra nam na tym pragnieniu. Zazdrość. Wierzcie mi, że najłatwiej sprzedaje się fotowoltaikę w podmiejskich osiedlach domków tekstem, że sąsiad już ma, to i wy powinniście też mieć. Gdy ktoś zrani nasze ego, bo w cudzysłowie ma lepiej, to zamiast trzymać się planu, będziemy rywalizować, nawet jeżeli ta rywalizacja odbywa się w naszej głowie.
Obżarstwo. Doskonale to widać w relacji do twoich potrzeb dietetycznych. Wiesz, że masz potrzebę konkretnych kalorii, a to wiąże się z określonymi produktami. Wiesz też, jaka jest najszybsza droga do lokalnego McDonald'sa i jak ciężko się opamiętać przed dojadaniem słodkiego czy słonego. Gniew. Na gniewie zbudowany jest cały przemysł polityczny. Wybieramy często kandydatów nie takich, których lubimy, tylko takich, których mniej nienawidzimy. Analogicznie często dajemy się ponieść wzburzeniu, które odciąga nas od naszych planów i angażuje w inną działalność, na przykład odpisywanie na jakąś szaloną awanturę na Facebooku czy w komentarzach na YouTube. Lenistwo. Jeśli jakiś produkt obieca nam oszczędność naszego czasu i wygodę, to jesteśmy kupieni. Jeśli więc twoja racjonalna potrzeba zakłada, że coś będzie bardzo kosztowne czasowo, no i niewygodne, a jako alternatywę do swojej potrzeby masz działanie krótkie i niezwykle wygodne, to wiesz, które łechce to pragnienie i które łatwiej wybrać. Wróćmy więc do widoku na cały wykres. Możemy sobie teraz wydzielić cztery konkretne pola, w których działamy i w których twoje typowe, codzienne decyzje zawierają się. Zacznijmy od pola pierwszego, po lewej, u góry, czyli rzeczy, które według nas musimy zrobić i wpisują się one w nasze świadome, racjonalne potrzeby. Im bardziej coś musimy i im bardziej przyziemna jest to potrzeba, tym bardziej to pole będzie przypominało tak zwany bolesny przymus. Ten bolesny przymus, gdy będzie bliżej środka, będzie oczywiście mniej bolesny, ale będzie. Ma on swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że daje przeżyć, jest przewidywalny, potrzeby się z reguły nie zmieniają, w szczególności te podstawowe. Można łatwo wpaść w rutynę, co może być postrzegane też jako minus, ale dzięki rutynie czasem łatwiej znieść ten ból. Minusy są takie, że cały proces nie niesie spełnienia i szczęścia. Zaszyty jest tu zupełny brak kontroli nad swoim czasem i postępowaniem. Robimy to, co musimy, kiedy musimy, nasza decyzyjność jest znikoma, co prowadzi do kolejnego minusu, depersonalizuje. Często czujemy się w tym miejscu wykorzystani przez życie. Zakład pracy, system, który bezimiennie wykorzystuje nasz czas do pomnożenia swoich zysków albo innych celów. Pole trzecie, po lewej u dołu, to będą rzeczy, które musimy według nas zrobić i wpisuje się to w nasze pragnienia skryte lub jawne. Ja to nazywam bolesne obsesje. Bolesne obsesje to będzie cała galeria takich impulsywnych, często ryzykownych społecznie zachowań. Patrząc na tą listę pomocniczą pragnień, możemy wprost z tego wydedukować, że pojawia się tu hazard, ryzykowne zachowania seksualne, podejmowanie nadmiernego ryzyka finansowego czy inwestycyjnego, tendencje szukania aprobaty na zewnątrz. Te obsesje są bolesne, bo po prostu są destrukcyjne zarówno psychicznie, często finansowo i fizycznie. Jest jednak jedna z ważnych zalet tych bolesnych obsesji. Dają chwilowe poczucie spełnienia i kontroli. W galerii minusów jednak są wysoce destrukcyjne i niebezpieczne. Długoterminowo tracisz nad sobą kontrolę. Depersonalizują, jesteś zdany na swoje pragnienie, to ono rządzi. No i teraz wyobraź sobie, że masz do wyboru bolesny przymus pójścia po raz enty do pracy, której masz dość, ale na portalu randkowym odpisała ci jakaś atrakcyjna dziewczyna, że może się spotkać, ale bardzo późno wieczór, co gwarantuje, że do pracy następnego dnia albo zaśpisz, albo pójdziesz kompletnie niewyspany i nie do życia. To właśnie wypełnienie bolesnej obsesji, pójście za pragnieniem i podjęcie takiego ryzyka. Twoja wydajność w pracy może być następnego dnia wręcz ujemna. Wiemy jednak, że większość osób postawiona przed tym wyborem przedłoży pragnienia nad podstawowe potrzeby. Jeszcze gwoli wyjaśnienia, te tendencje do szukania aprobaty na zewnątrz to u niektórych bardzo silne pragnienie, które połączone z muszę aktywuje wewnętrzny głos, który nie zaakceptuje ciebie jako pełnowartościową osobę, dopóki nie spełnisz jakichś dziwnych lub przyziemnych kryteriów, na przykład nie wysprzątasz pokoju albo nie załatwisz wszystkich pobocznych spraw. To dodatkowo prowadzi do licznych frustracji. Przeanalizujmy wykres dalej. W ćwiartce czwartej mamy pragnienia, ale takie, które chcemy, czyli dobrowolnie się na nie decydujemy. Brzmi trochę na początku nieintuicyjnie, no bo z zamysłu pragnienia są trudne do kontroli, no ale zdecydowanie nie, nie są takie. To bardzo często po prostu nasze wybujałe marzenia. To bujanie w obłokach i fantazjowanie o awansie społecznym, podejmowanie jednego lub dwóch pierwszych pozornych kroków i staniecie w miejscu. To fantazjowanie o wielkich pieniądzach i podejmowanie raczkujących malutkich mikrokroczków albo zatrzymanie się tylko na edukacji, na przykład finansowej. To dołączenie do wielkiego projektu MLM i tyle. Nie zrobienie prawie niczego. To dołączenie do jakichś innych wielkich projektów i nie zrobienie niczego. Totalna pasywność.
To takie wielkie ogólne marzenia, niezdefiniowane, nieprecyzyjne, które odciągają nas od codzienności i nie dają spokoju, a te marzenia są umoczone w pragnieniach. Są to też aspiracje społeczne w danych społecznościach, wynikające z pragnienia przynależności. Dlatego też, chcąc być uznanym w towarzystwie oczytanych na przykład nerdów, będziesz po prostu chętniej sięgać po nowe seriale, bo nie wypada wypaść z obiegu, ze strachu, że wypadniesz z towarzystwa. Nazywam to pierwszym impulsem. Dlatego, że ten impuls bardzo często odwodzi nas od robienia rzeczy wynikających z naszych świadomych potrzeb. Potrzebuję się uczyć hiszpańskiego? Co z tego, skoro oglądając nowy serial zabłysnę społecznie i dopompuję swoje ego w towarzystwie lub po prostu nie wypadnę z obiegu? Jest to typowa relacja pragnienia versus potrzeby. Te rzeczy, te pierwsze impulsy, to najczęstsze dystraktory. To głównie dzięki tym rzeczom, które wynikają z naszych pragnień i do tych pragnień bardzo iluzorycznych, bardzo takich fantazyjnych, nie robimy rzeczy, które powinniśmy. A co powinniśmy? Spójrzmy na ostatnią ćwiartkę. Na pole 2, gdzie łączą się nasze świadome potrzeby, racjonalne i te podstawowe, z podejściem chcę. Czyli świadomie, bez przymusu, decydujemy się na zrobienie czegoś, co wynika z naszych potrzeb i aspiracji. Nazywam ten obszar działania przemyślaną strategią, nie bez przypadku. To są wszystkie rzeczy, na które świadomie się zdecydowałeś. Żeby jednak wejść w ten obszar, dobrze jest umieć wyznaczyć sobie precyzyjne cele, wiedzieć, o ile chcesz zwiększyć swoje zarobki w tym roku, wiedzieć, gdzie chcesz wyjechać, wiedzieć, na jakim poziomie chcesz się tego hiszpańskiego nauczyć w tym półroczu. Umiejętność zakreślania realnych, wykonalnych i precyzyjnych celów będzie tutaj niezbędna. Takie działanie ma najwięcej plusów. Pierwszy plus, podstawowy, wypełnia tak zwaną potrzebę drogi, czyli w myśl tego, że nie co robisz, ale jak to robisz, przenosi w życiu szczęście. Dzięki nieprzymuszonym działaniom możesz skupić się na jakości realizacji, na ścieżce dążenia do celu, do dążenia do doskonałości. Uważaj jednak na rozpraszacze, na rzeczy wynikające z tych impulsywnych pragnień. Kolejny plus, daje długotrwałe spełnienie. Kolejny, droga jest przewidywalna, bo nawet jeśli strategia nie musi być rozpisana na tygodnie czy miesiące, wystarczą nawet dni, to jednak daje to sporą przewidywalność i nie rodzi takiego chaosu jak pragnienia wszelkiego rodzaju. Daje pożyć, bo często jest związana z życiem zawodowym. No i kolejny plus, daje też pomarzyć, bo wbrew pozorom marzenia nie są po to, by ciągle do nich stękać w świecie pragnień, tylko po to, by je realizować. A żeby to zrobić, wystarczy je wyraźnie, ale wyraźnie, sprecyzować. Cofnijmy się i zerknijmy na nasz wykres z dystansu. Dzięki obserwowaniu siebie i sytuacji, w których zaczynają władać tobą pragnienia, w tym też pragnienia do szukania aprobaty na zewnątrz, możesz łatwo zobaczyć, w jakim momencie dochodzi u ciebie do tych rozproszeń. No i...